Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Plugin Wolne sobie Safe Mode i dzisiaj kolejna zaraza przed nami będzie, tak. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku robiliśmy inwazję zombie, której chyba tak sobie chyba mi się nie udało tego odcinku wykonać, ale już później poza odcinkiem wykonaliśmy to nawet w bardzo fajnym czasie, bo 421 dni, więc to jest wow, naprawdę bardzo fajny czas, ale oczywiście tego nie mam nagranego, bo po co kurde miałem to nagrywać, prawda? Tak, zapomniałem o czymś nagrywania, które akurat to sobie grałem, tak sobie grałem przy okazji, jak jeszcze rozmawiałem z i tak jakoś wyszło bardzo fajnie, ale dobra, nie przedłużając, główna gra i dzisiaj będą nanowirusy. Mikroskropina, maszyna do zabijania, która wymknęła się spod kontroli. Będzie to dość bardzo ciekawe, zobaczymy jak to nam wyjdzie w praktyce, ale zaraz się przekonamy, więc lecimy oczywiście, kontynuuj. No mamy nowy tutaj jakiś jeden odkryty, ale teraz po kolei tutaj polećmy z tym wszystkim. Dodatkowe punkty DNA poprzez zabijanie niebieskich baniek, może bańki niebieskie, no nie, jest za bardzo fajne. Te będzie proces czerwone, to będzie proces przechodzenia do kolejnych tutaj etapów. Te będą odnośnie pomarańczowych. Damy sobie te metaboliczne. Bo myślę, że aż tak bardzo nie, kurczę. To może lepiej to. Bo to będzie bardziej na dłuższą grę. To bardziej to nam się przyda. Na krótką grę to nam się bardziej przyda. Dajmy na razie na krótką grę, zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Twoja zaraza jest trudniejsza do wyleczenia, to jak najbardziej będzie genialne. To chyba będę za każdym razem. Oczywiście tutaj przerażenie wodą, no i tutaj jakiś kolejny symptom. Koszty objawów nie rosną, ale łatwiej wyleczyć. Dodatkowe DNA przy dewolucji, koszty dewolucji nie kosztują. Kurde, nie wiem nigdy o co z tym chodzi, więc dam sobie dodatkowe DNA. Przy dewolucji, nie wiem, nigdy tutaj te bardzo kamany. Dobra, kontynuuję, oczywiście gra normalna. Jak nazywamy siebie? Wystarczy chyba safe mode nazwać tak naprawdę. Dobra, dajemy po prostu safe mode, bo kurczę, nanowirus to idealnie do mnie pasuje. Nano, technika, wszystko pięknie, ładnie i safe mode będzie tutaj idealnie pasował. Nowy wirus typu safe mode. Dobra, gdzie sprzedamy naszą gierkę? Teraz tego kurczę, rozpoczynaliśmy już w wielu tutaj miejscach, w Brazylii jeszcze nie rozpoczynałem w Brazylii już też. Tutaj jakieś takie dziwne miejsce byśmy tutaj wybrali, może w Polsce wreszcie, w Polsce byłby ciężki stary, bo tutaj mamy ciężkie przeruszenie, a może Islandia, to już w ogóle tak hardkorowo polecimy, a lećmy, Islandia, dzisiaj na hardkorze całkowitym, zobaczcie sobie oczywiście tylko jeszcze jak tutaj wyglądają nasze drzewka, czy są zmienione, to podstawowe i to jest prawie też, tutaj troszkę jest zmian w tym, w przypadku hakuje fragmenty transmitowanego leku i zakłóca sygnał spowalniając przyszłą transmisję. Kurde, nic nie rozumiem tego. Rozpoczyna izolowanie zabójczych czynników poprzez stabilizację aktywnej choroby genetycznej. Wydłuża czas do osiągnięcia skuteczności przez lek. Stabilizowany. No właśnie, teraz tak się zastanawiam. Ale to może być nawet dobre, tak naprawdę, tak sobie teraz myślę. Kurczę. Ale to i to. To były dwa takie podstawowe, ale wydaje się, że one będą dobre na sam początek, żeby je rozwinąć. Tak chyba zrobimy. Ja tutaj pamiętaj, że gramy w taki sposób, w takim miejscu, że musimy jak najszybciej przejść wodą oczywiście. Więc teraz po kolei rozwiniemy te dwa punkty pierw. Tak naprawdę trudno mi jest powiedzieć, bo te nanowirusy rozumiem, że samo by to będą zaraz się aktywują, bo tutaj chcieli wszystkich zabijać. Rozpoczęto pracę nad lekiem. Już! What the fuck? Serio? Wy już pracujecie nad lekiem? I to jest kurde coś nie tak! I tu jest serio coś nie tak! Jak wy już zaczynacie pracę nad lekiem? Ej, to jest... Jak to? Ej! Ale jak to? Ja dopiero rozpocząłem grę, a wy już tutaj mnie odkrywacie prawie całego. Ej, coś tutaj, kurde, chyba jakieś auto poszedł, chyba coś mu się, kurde, pogrzało z tym wszystkim.
Lek gotowy 25%, a ja kurde dopiero co grę rozpocząłem. I takie what the fucking shit, o co tutaj chodzi w ogóle? Przez replikację wirusa na kilka tygodni, by uzyskać znaczący bonus do zaraźliwości, lekko zmniejszają zakaźliwość. Kurde, what the fucking shit tutaj, come on. O co tutaj, come on, ludzie, czemu mi oni tak strasznie chcą wykrywać już wszyscy? Ja mam tutaj jakiś kaszel, cokolwiek, żeby kurczę jak najwięcej tutaj mieć. Okej, już przelatujemy do innych krajów, więc już będzie troszeczkę lepiej. Bo kurde, naprawdę, to się staje dziwne. Może ropnie damy sobie tutaj teraz. Te. Dobra. Ej, to się wydaje ciężkie teraz, kurde, to naprawdę. Okej, okay, przejdźmy sobie w ten sposób, będziemy zarażać wszystkich. A, i teraz tak, o, objawy, czy tutaj, kurde, coś typu tutaj kombinować. Kilka tygodni zwiększa wrażliwość na dłuższą metę. Sztelet test sobie, czyli wszystkie te, które wychodzą od niego, sobie tutaj zabudujemy. Naprawdę mam wielki dylemat. Kurde, o co, kaman? Dlaczego ta gra jest, ma być aż taka ciężka? Nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem. Zapalenie płuc tutaj mamy. Rok ma, chcą mnie tutaj wykrywać. Zapalenie płuc, gdzie to jest? To jest tutaj. Dewolucja mi odda punkty, oddaje mi punkty. Dobra, więc to będziemy dawali. No to sobie tak się mi nic nie daje, więc nie ma sensu tam iść. Ja idę w tą stronę bardziej, żeby zabijać. Anemia, niedotlenienie. Bo to może na razie tego też nie dawajmy, bo to kurczę, troszkę będziemy zabijać ich za bardzo. Zimne, ciepłe klimaty, to też przydałoby się zrobić. Ale rozwijmy sobie pierw tego maksymalnie. I tutaj mamy co? Zabójczego czynnika. Aha. I nowe przyszłe prace nad lekiem będą trudniejsze. No dobra, kurde, ale coś mi się wydaje, że oni tutaj zdążą spokojnie mnie wykryć do tego czasu. Więc patrzcie się, kurczę, ja tutaj w ogóle nie mam szans, bo tutaj nic zrobić. Muszę coś, poleciałem źle, odnosił wszystkie tutaj cechy, dlatego tutaj mam teraz takie wielkie problemy. Kurczę, bym się nie zdziwił, gdyby to było to... Skopałem tutaj to wykrywanie jego całego. Ale, o, jest 20 punktów. Dobra, szelmy sobie to. Dwa lata. Co jest tutaj w tym miejscu, kurczę? Mam już wszystko tutaj zdobyte. Zimno. Daj mi zimno, chociaż zimno akurat powinno mieć idealnie rozwinięte. Co teraz sobie myślę, kurde... Czy coś tutaj rozwijać, jakieś ptactwo, czy coś z tego typu, bardziej z tego przenoszenia. Takie mogą być fajne, tak naprawdę. Zakaźranie tym... Kurczę, szczerze powiedziawszy... Nie no, ptactwo sobie zrobię, tylko. Myślę jeszcze o wodzie. Żeby sobie strzelić jeszcze, żeby łódkami mogli oni sobie... Była większa szansa na pewno łódkami, bo to nie jest zakażanie przez łódki, tylko po prostu, że będą więcej tymi łódkami pływać. Ja wiem, że to jest chore, no ale tak to wygląda w tej gierce. Niestety nie poradzę, taka jest mechanika tej gry. No i dobra. Teraz w takim razie, kurczę, zakażenie jeszcze większe. Daję może bezsenność troszeczkę im, żeby jednak im gorzej szło to odkrywanie tego. Dobra, już dosyć sporo tu mam pozarażanych tych ludzików, dobra. Ciepły klimat teraz wyszczelmy. I mocno zlubowawadzę, że się tam rozwinęliśmy. Ale to jest zabijanie. To może tego też nie dawajmy jeszcze. Kurczę, to jest tak naprawdę... Kurczę! Właśnie, nie wiem, czy zdobędę kasy, żeby to zrobić. Swobodną mutację. Pozwala na większą swobodną mutację. Dobra, zostawmy to. Ale to, co będzie wychodziło oprócz tego, będę po prostu rozwalał już.
2 lata niby, kurczę, mam, więc na razie jest w porządku ten czas. Jest on dosyć spory, ale kurczę, nie wiem, czy zdołam z tym wszystkim. Odporność na lek. Słuchaj się, te dewolucje wszystkie, to kurczę, może mi troszeczkę pomóc. Odporność na lek, kurczę, tylko co teraz z tymi kolejnymi rzeczami robić? Co rozwijać, kurde, z tych rzeczy. Dajmy sobie to, troszeczkę dłużej tu będą potrzebowali czasu na wykrywanie tego. Dajmy komary. Komary to jest to, co tutaj rozbije mi maksymalnie ten dół cały. Mam ciepłe klimaty, mam nudności. Nudności są w porządku. Okej, już tutaj mocno lecimy z tym wszystkim. Jak tutaj czasówka jest? 2 lata, więc chyba damy radę. Będzie ciężko oczywiście z tym wszystkim, jak widzicie sami. Ale powoli, powoli tutaj całość zarazimy. Dajmy tutaj większą szansę na te klimaty ciepłe. Bo z tym jest głównie problem, to może troszeczkę jeszcze im pomieszajmy te szyki. Okej, za rozwalanie tych ja mam punkty, tak? Coś miałem mieć za to chyba, z tego co pamiętam. Dobra, jeszcze raz tutaj pomieszajmy im. No bo już chyba nas nie mają szans tutaj wykryć. Czyli jednak szybkie rozbicie tamtych rzeczy było chyba dobrym wyjściem. Dobra, i teraz tylko kurczę. Dajmy jeszcze raz na komara. Tylko, żeby ten teren szybciutko tutaj opanować. Szybciakiem takim całkowitym. A, weryfikacja. Wszystkie kraje są zarażone, więc jest w porządku. Nowe statystyki pokazują, że Safe Mode odpowiada za śmierć ponad 120 milionów ludzi na całym świecie. Safe Mode morderca. Wymioty rozwinięte. No i dobra. W takim razie czas na masowe wymordowanie ludzkości. Aj, tego już nie mam. Wstrząsy. No i teraz patrzę się na śmierć, jakby to wyglądały. To jest piękne. Po prostu teraz ten etap jest po prostu przepiękny. Leci szybko jak szalony wręcz. No i za bardzo teraz nie mogą tutaj nic zrobić. Śpiączkę oczywiście sobie strzelimy. No i patrzcie się, jak teraz pięknie wygląda. Tylko czekajcie. Gdzieś. Czy są zdrowi? Są zdrowi. Gdzie są zdrowi? Gdzie są zdrowi? Słuchajcie, bo to jest ciekawe. Gdzieś mi gra pokazuje, że są jacyś tam zdrowi. Tutaj. Jest problem, bo ja nie jestem w stanie ich tak szybko zarazić. Co na się was wiem? Jesteście bogatym krajem. To wystarczy? Szczurki wystarczą wam? Chyba... Niekoniecznie szczury wystarczą. Coś jeszcze muszę tutaj wam podbić, bo inaczej kurczę... Ja szybciej tutaj wybiję całą ludzkość, niż oni tutaj się zarażą i to będzie słabe. Znacznie wzrasta. O kurde, co teraz mam tutaj wam strzelić? Ptaszki, gospodarstwo jakieś rolne, cokolwiek, kurde. Dobra, wiecie co, w takim razie muszę jednak zwolnić. Usunę to. Usunę to. Oni tu muszą, kurde, się zarazić wszyscy pierw. Fakt, jeśli znowu zmarnuję czas, tylko przez to, że jakaś jedno miejsce nie zaraziło się dostatecznie szybko. No teraz tu już ładnie tutaj pędzi, no i oczywiście teraz się to zarazisz w pełni i wygram tu gierkę. No ale to zmienia fakt, że i tak, czy się jak troszeczkę skopało mi się to wszystko. Myślałem, że będzie lepiej, że jednak wynik będzie taki, kurczę, bardzo zadowalający, a on już taki, no, dosyć średni. Przez to tylko i wyłącznie, że muszę teraz czekać na ten jeden tutaj kraj, który do końca musi teraz tutaj dojść. Okej, teraz to rozwiniemy, to będzie troszeczkę szybciej to szło.
ale wszystko skupia się tylko i wyłącznie na Nowej Zelandii, bo nie zauważyłem, że nie była ona w 100% zarażona. Zdrowi zero. Okej, dobra, już jest w porządku. Jestem pewny, że wygram tą gierkę. Jakbym tego nie przyuważył, to powiem wam, że pewnie bym przegrał. I to byłoby chore. Bo naprawdę wszystko było w porządku. Pięknie gra rozegrana. Wszystko bardzo, jak najbardziej, bardzo w porządku. A tu nagle, kurde, jeden kraj nie zdążył się zarazić. I to byłoby naprawdę, naprawdę słabe. Jak widzicie, wystartowałem w dziwnym miejscu. Naprawdę było w Islandii. Ale było fajne. Bezsenność, anemia. Naukowcy są tacy biedni, że chyba już ostatni naukowcy, bo jak widzicie, ile to jest ludzkości, dosyć mało, prawda? I zero. Safe mod wyeliminował całe życie na Ziemi. Wiem, że czas jest bardzo duży, no ale to nie chodzi o to. Jak widzieliście, startowałem w takim miejscu, że na czasie mi naprawdę nie zależy, bo mi zależało. Startowałem w takim miejscu, w którym bardzo szybko mogłem przejść na inne kraje. A ja wystartowałem sobie na Grenlandii, nie, na Islandii. Kurde, gdzie ja wystartowałem? Kurde, nie pamiętam, nie powiem wam, jak to się nazywało, ale tam wystartowałem i było według mnie w porządku. Piszcie oczywiście swoje komentarze, co sądzicie na temat tej gierki, jak wam się ona podobała, co sądzicie na temat tego wirusa, jak wam poszło, jakie są wasze wyniki. Dzięki za oglądanie, spotkamy się w kolejnym odcinku, na razie wszystkim i do usłyszenia. Hej, hej!